Witamy dla brzegu w niedziela 8 października 2023. Rajza. Miałeś być na rajdzie u pana Julka. Wtedy, kiedy był start, to loło niemiłosiernie, więc nie pojechałem, a też drugi powód jest taki, że wczoraj żeś się dowiedział, że ma tam być jeszcze jakieś spotkanie z kandydatami do Sejmu, a ja nie cierpię upolityczniania rajdów, więc mu to życzyć. Jak ja bym miał przez cały dzień słuchać jakiegoś wyborczego fanzolina o gruszkach na wierzbie i śliwkach na susznie, no to wolę sobie darować takie coś. Wszyscy pięknie gadają. Przywoź galunek i mają się żyć. A Śląsk to już szczególnie mają żyć. One się idą nażyć do Sejmu. Zresztą to nie tylko w Polsce tak jest. Niestety to nie jest nowość. Ale do tego. A więc witam wszystkich na rajdzie. Zaczynamy. Tutaj mamy Szkleka, Trzebnia za Gdańce. My jedynie w prawo, wszyscy na Ligoty, Czechowic, Dziedzic, bo tam będziemy zbierać też kesze. Plan jest też, żeby kesze pozbierać w Bielsku Białej. Mamy Iłownica, zarośnięte jak diobli kardestem, nie widzę jak wigocie. No to jest czechowicki Lipowiec. Jak na razie szukanie keszy bezskuteczne. Niedaleko jest strażnica na Lipowcu. Dostali nowy wóz. Ojerbera po śląsku. Dostali nowy wóz strażacki. Przy tym przekazywaniu tego wozu był obecny największy burżuj z Warszawy, czyli premier. Chociaż czy największy to nie wiem, no ale w każdym razie burżuj warszawski. A tu mamy coś, czego chyba nie było wcześniej, jak rośli ścieżka, droga. Jest jakoś tutaj nie staro pojerwera.
z lewej Śląsk, z prawej już Małopolska. Z lewej Czechowice, Dziedzice, z prawej Bestwina. A chociaż nie, to chyba już Bielsko. Ja, tu jest odwrotnie. Z prawej Czechowice, Dziedzice, a z lewej mamy i Bestwina, i Bielsko. Tako oto płatka, tako łaba, ale zobaczcie, idzie się test wydupić tutaj. No to by trzeba było tam wyleźć. Masz ten mój telefon? I do gopis masz? Abyś się wpisał. No jak ja tu mam wyleźć? Nie jest to szło. No, liś. Kopuje się. Czego to już nie doszło? Jeśli jesteś wysoki, to nie musisz do kogo wychodzić. A żeby jokaj się po drzewach wyłaził. Ale mamy go. Czekaj, zrobię ci zdjęcie. Mamy Kesza. Poczekaj, zrobię ci zdjęcie. Na twoim telefonie. Rafeum. Dobra, jeszcze ją. Teraz jak się tu wpisać? Wiele ludzi to tu nie było. 24 września ktoś tu był. O. Ciebie też z tym zalogujemy od razu. Zrobię ci zdjęcie, dobra? Się jest ósmy, nie? No, pokaż to. Czekaj, okej. Ładuje się, ale się nie umie załadować. No jest. Wysłałam. Dobra, wyjść było fajnie. A wejść może zeskoczyć. Ale teraz ja zeskoczyć. Ja. No teraz trzeba będzie zleć. Nie, też tam napisałeś? Ja. Stary lata jak nie było tak trudne. Nie, no, może by wyszła, ale byłaby szczerze.
Chociaż ty wożysz. Słuchaj, ty wożysz chyba tyle co ją. Ja 100 kilo ponad, także. No to ja też, no także. To ty wiesz. No to mamy Bielsko-Biała, Komorowice Krakowskie, zakłady Pol Motors. Zobaczcie, mamy 3 fany, ale prawidłowo powieszone, bo najważniejsze jest w środku. Jest flaga fana unijna i fana ukraińska. A z pewnością jeszcze dzisiaj na ulicy usłyszymy język ukraiński, bo to już żadnej rajdy nie ma bez tego. Tak, no to mamy Bielsko-Biała, główna, Bahnhof. Bliźniaczy jak w czeskim Cieszynie. Identyczny. Zresztą w tej samej epoki nawet. To bułki były zawsze na dworcu tam, tu po lewej stronie. Z pieczarkami nie. Nie było? Tam było. Rzymły? No to tu jest niedostosowane do rowerzystów i schody. To jest komuna. Komuna? No ale to powinni pochylnie jakiś zrobić. Ani wózki z dzieckami. W ogóle żadne wózki, nic. Kompletne zero. Dawno tu nie był na rowerze w Bielsku. Czego nie ma? Szczelaniny. Jakiś szczelaniny. Kaj szczelanina. No. A kto do kogo szczelał? Jeden debil. Architektura identyczna. Poczta Polsko. Dworzec. Cholera. Bliźniaczy jak czeski Cieszyn. Kardynał Kaiser Ferdinand Nordbachen. Jakieś tu będzie napisane, jest. Kaiser Ferdinand Nordbahn, czyli Kaiser Ferdinandowo Nordbana, czyli kolej północna cesarza Franciszka Ferdynanda. A my jedziemy na Rzymła z pieczarkami, które ponad tutaj zje. Ponad jest jakaś fabryka kapeluszy w Bielsku, są na niedaleko dworca autobusowego i Bahnhofu, czyli dworca kolejowego. Zbieramy kolejne kesze w Bielsku Białej. Mamy dzisiaj taki dzień keszowy, specjalnie w tym mieście. Tu po lewej stronie, wy tego nie widzicie, jest koła budowlanka, jakieś i też tu składał papiery, ale że się nie dostał. Co tam jest? To jest ten ośrodek kolejowy, nie? Tak, ale widzę, że coś tu wybudowali. No tu nie pomyśleli o rowerze. Aha. Trzeba tachać te rowery ze sobą. Kurwa.
No, taki spad dość fest. Poznajemy taki zakamarki tego miasta. Niezbyt ciekawe. Ale tutaj mamy kościół przy dworcu. Może się gdzie dało wleźć, to i wlezymy. Kaplica jest. Ale przecież kościół i kaplica. Wszystko się da załatwić. Jest też siedziba kurii diecezji bielsko-żywieckiej. No i Kaj ci nawiguje teraz. Może tą drogą lepiej niż tym chodniczkiem, czy nie? A Kaj je bliżej? Nie wiem. Nie, ci pokazuje, że mamy prosto jechać. Drogą. A tam je kuria. Diecezjalna, ten budynek. To tutaj mamy zabytkowy most, wiadukt i potok starobielski tutaj przepłynie. Zabytkowy na kolei Bielsko-Biała Cieszyn, która ma zostać przywrócona do użytku za niedługo, podobno do 2030 roku. Jest podpisana umowa, że ma być remont z tego wszystkiego. Prawdopodobnie ten most zniknie. Chociaż moim zdaniem nie jest taki zły. Oczywiście poza tymi bazgrołami, jakie tutaj są, to jego stan techniczny tak na oko nie jest najgorszy moim zdaniem. Ale fakt faktem, że po nim nic nie jeździ. No. Dwukomorowy taki most. Stawiamy moja. Moja. Tego moja. No dobrze powiedziane, zgrażę słowo. Moj się Mikaj się zahaczą. Trzymaj to. No. O. Teraz, gdzie? Tu do tej dziury. O, no. To kurde, to się przewróci. Nie przewróci się. Nie? Chyba nie. No mnie się zdarza ja. Długo do mnie tak. Zaprzyć za to. O, o gdzie? Moja my postawili w październiku. Ale pomysły tutaj mają niezłe z tymi keszami. I to by się... Jak to tak razem jest, to się żaden nie kapnie, że to jest tyczka. A ten kesz tam ja uwierchu. O. No. I dało radę. No to postawiliśmy moja w październiku, konkretnie 8 października w Bielsku-Białej z brzozy. A my teraz będziemy mieć centrum handlowe Sarnistok. Żeby tam żadnych ludzi nie było. Oczywiście, przykładnie.
centrum handlowe Sarnistow. Dziś oczywiście opustoszałe, bo jest niedziela. No pewnie jak się zmieni obóz rządzący, to nie będzie opustoszałe w niedzielę. No dobrze, że te sklepy są zawite, bo Kiesza by się nie udało pewnie. A zresztą my tam za bardzo też nie przejademy. Więc centrum handlowe Sarnistok. I tu mamy problem, bo tu jest wszystko rozgrzewane. Robi się, buduje, wiadomo, rolunek za tydzień to się trzeba pokozać, nie? Ulica Kwiatkowskiego zamknięta. Tu mamy zielone. Winałkę tam mamy zielone. A, pod prąd legalnie można jechać. Pytanie brzmi, czy do tego pomnika się uda dojechać, czy nie? Możemy jechać do pomnika. A to może by... Co tam jest? Jest pomnik. Aha. Denkmal po śląsku. Pomnik partyzantów, tak, piękna partyzantów. No i będziemy wyjeżdżać z Bielska. W tym miejscu Gestapo zamordowało dnia 13 września 1939 15 Polaków z Czechowic, Dziedzic i Bielska. Popatrzcie. Już 13 września ich tu wykończyli. W środku, w pobliżu podwójnego drzewa. Chicken wjechało. Jedzenie. Coś. Czym ja to mówię? Warunkami. Rzymła, dobra. Możemy jeść. Pojedliśmy w amerykańskiej restauracji. Ja był pierwszy raz w życiu w KFC. Jak to woli KFC. Nie jest to żadna reklama. Po prostu byłem. Oj, ja go ceniam zjadliwe, ale nasze śląskie lepsze. Jest tu Castorama. Tylko ta Castorama jest otwarta? No chyba nie. Tak jest. Światło oświecone. Rękawice są. To dzisiaj jest trochę piździca. Kreszowanie już odpuszczone. No bo już mi.
Ależ ma ostre światła. Ja, tu też te nasze autobusy jeżdżą tędy. Pierunia, na zapałka to było dosłownie. Co? Idź, Pierunia, na zapałkę jechał. No. Loć po mordzie ile wlezie. Takich. Tak swoją drogą to jechał pierwszy raz w życiu w takiej restauracji KFC. Nigdy wcześniej w tym nie był. Powiem wam szczerze, że człowiek jest podobnie zacofany. To Morowice Śląskie tutaj. Człowiek jest podobnie zacofany, nie wiedział, że można sobie coli dolewać. Nie wiedział, jak dolewać. Oj, sumny jednak. Wsiok. No trzeba uważać. Młody jelonek gruszka. Brunów kończymy nasza rajza. Trzeba dać pozór na tę zwierzynę, bo no, oni na noc na żer wychodzą. No. No i na zimę zbierają. A zbierają też na zimę. No to kończymy te dzisiejsze jeżdżenie. Wynik nie powalony, ale 40 km jest. Ale niedziela spędzono aktywnie. Aktywnie spędzono, mimo tego, że rano lało. Teraz trochę jest zimniej, no ale to w końcu październik już. Tak więc dzień aktywnie spędzony. Teraz tylko umyć się i coś zjeść, chociaż jeść się nie chcę. A wszystkim godzimy, czym się i do zaś. Do zaś.